zwrócenie uwagi na takie miękkie, zwykłe czynności życia. Mi się to podoba z wielu powodów. Po pierwsze, w Polsce w ogóle taka codzienność była zawsze bagatelizowana. Jak już coś, to powstanie warszawskie, a przynajmniej katastrofa smoleńska. Jakieś wielkie sprawy, to budowanie wielkiej infrastruktury. A takie drobne udogodnienia, które podnoszą codziennie życie, jakość życia, radość życia, przyjemność życia, one były zawsze w ogóle generalnie w literaturze, w kulturze, w edukacji i w codziennym życiu spychane na bok. Myśmy, to w ogóle jest typowa cecha wschodu, ale w jakimś sensie też niestety obecna u nas w Polsce. I dobrze, że próbujemy wreszcie po tych latach transformacji powiedzieć, że można bardzo wiele zwykłych, codziennych rzeczy zaplanować jakby z troską i miłością dla człowieka, żeby mu się po prostu przyjemnie i wygodnie żyło. Straż Miejska przecież nie musiałaby być opresorem. Mogłaby być instytucją, która pomaga. Gdyby funkcje Straży Miejskiej nie były ustawione tak jak fotoradary Nowaka tylko na to, żeby złapać człowieka na źle zaparkowanym miejscu, tylko żeby mu pomóc przejść przez przejście, znaleźć miejsce do zaparkowania, znaleźć miejsce do kupienia biletu. No po prostu gdyby była to taka sfera właśnie serwisu, pomocy, to my byśmy przecież kochali Straż Miejską, a my jej nienawidzimy, jakby to było SS, jakby to była jakaś okupująca nasz kraj, po prostu obca struktura. Tak samo zresztą jest w Lublinie, w każdym innym mieście. Straż Miejska się w Polsce przejawiła, przerodziła po prostu w system represji, a nie pomocy. To jest te szereg innych kwestii, które tu poruszacie, dotyczących czy właśnie śmieci. No, coś się ma zrobić z tymi śmieciami, jest jakaś sprawa do zrobienia. W ogóle nie myśli się o tym, jak to będzie wyglądało właśnie w tych dużych blokach, jak będzie tam można dokonać segregacji, jak uniknąć tej wspólnej odpowiedzialności każdego z nas. Co zrobić, jak wyposażyć mieszkańców w rozwiązanie tego problemu. Więc to jest o tyle ważna kwestia, że to jest coś zupełnie nowego, w tym sensie, że do tej pory nigdy się nie pojawiało jako taki cel, jako przedmiot działania. I być może to jest najlepszy dowód, że Warszawa w jakimś sensie zaczyna być takim miastem rzeczywiście zachodnioeuropejskim. Oczywiście jest wiele do zrobienia jeszcze z tą infrastrukturą, z dokończeniem tych dróg, metra i tak dalej. Widzimy, jak to jest dokuczliwe, ale że zaczynamy mówić o takich miękkich sprawach właśnie, jak tutaj poruszone, to jest przejaw takiej normalności rozwoju, wchodzenia w kolejny etap rozwoju. I to będzie coraz większym stopniu dominowało w tym, czego mieszkańcy oczekują. Jak się zakończą te największe inwestycje, które w tej następnej kadencji powinny być zakończone, to ta problematyka całkowicie zdominuje walkę polityczną i w ogóle całą dyskusję dotyczącą tego, jak ma wyglądać samorząd. I to jest po pierwsze. Po drugie, chcę Wam jak zwykle dodać takiego może niepotrzebnego, ale mimo wszystko jeszcze entuzjazmu. Naprawdę to jest możliwe. Znaczy Hanna Gronkiewicz-Waltz naprawdę może upaść. Jak zaczynaliśmy, robiliście pierwszą konwencję kilka miesięcy temu samorządową w Hybrydach, to wtedy jeszcze się wydawało, że to nie jest możliwe. A dzisiaj się czuje w powietrzu, nie tylko, że Platforma ma kłopoty, ale ma także kłopoty Hanna Gronkiewicz-Waltz. Więc jeśli się zmobilizujemy, a jak wiecie, no postanowiliśmy zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak się wszyscy zmobilizujemy, nie tylko my oczywiście w ruchu Palikota, ale też inni, to doprowadzimy do tego referendum. I choć oczywiście znów pytanie o to, czy to referendum będzie ważne, czy przyjdzie tam 400 tysięcy osób zagłosować, jest wciąż z pewnym dużym znakiem zapytania, bo raczej jest zniechęcenie niż wkurwienie, prawda? Czy dojdzie do czegoś takiego jak w Elblągu, to tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, czy dojdzie, czy nie. Może dojść, może nie. Ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Naprawdę jeszcze 4 miesiące temu nikt by nie myślał, że TUS będzie w takich tarapatach, że się poważnie mówi, że powinien złożyć rezygnację z funkcji prezesa Rady Ministrów. To było 4 miesiące nie do pomyślenia. A my mamy taką perspektywę. Jak dzisiaj zaczniemy zbierać te przez 2 miesiące, czy jutro, czy pojutrze zbierać te podpisy, potem zacznie się normalna znów 2 miesiące trwająca kampania, to mniej więcej za 4 miesiące będzie decyzja, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz zostaje, czy nie. A to może być już taka dynamika społeczna, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc ja jestem przekonany, że to jest w zasięgu ręki. I po pierwsze odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, a później zwycięstwo naszego kandydata. Dynamika, w jaką topi się po prostu Platforma i na razie bezradność tych wszystkich
propozycji naprawczych, o których oni mówią, jakiś powrót do źródeł, do korzeni, jakaś reprymenda, wymiana Nowaka czy kogoś innego, to w ogóle nie jest to, co już dzisiaj potrzebne, żeby Platforma mogła stanąć na nogi. To były działania pół roku temu, rok temu, przed drugim exposé Tuska możliwe. I to samo jest w Warszawie. Tego już nie załatwią jakieś umizgi, szminki, drobne tego typu działania, że coś poprawimy, naprawimy. Nie. To się w jakimś sensie skończyło. Ta epoka, wieloletnia epoka dominacji Platformy i Hanny Gronkiewicz w Warszawie się skończyła. I dzisiaj jest absolutnie moment na ukształtowanie tej nowej większości. Ona dzisiaj jeszcze nie jest po naszej stronie. Dzisiaj nie jest oczywiste, że kandydat nasz wygra, ale jest to bardzo, bardzo możliwe. Jeśli przez te 4 miesiące będziemy dobrze pracowali, tak jak tutaj pracujecie i pokazywali właśnie, że jesteście dla konkretnych spraw, a nie tylko dla samego mechanizmu władzy, samej taktyki zwycięstwa. I nie tylko o tym rozmawiamy, tylko rozmawiamy o tym, co można by rzeczywiście zrobić dla ludzi. To jestem pewien, że Andrzej Rozenek, jeśli będzie, wygra prawybory, jeśli je zorganizujecie, to, a wierzę w to, że wygra, to będzie miał ogromną szansę wygrać wybory prezydenckie. To jest naprawdę niezwykłe, bo te wybory by oznaczały coś jeszcze więcej niż tylko nowa jakość w Warszawie. One by oznaczały kompletnie nową sytuację polityczną w całym kraju. Dlatego bój o Warszawę, choć bez strzelania i bez czołgów, jest rzeczywiście po raz kolejny takim bojem, który ma charakter sprawy narodowej, jakbyśmy nie chcieli od tego tematu uciec. Dziękuję i życzę Wam powodzenia, wytrwałości w zbieraniu tych podpisów i w dążeniu do zmiany. Jeśli będę mógł Wam w czymś pomóc, tak jak zawsze, jestem do dyspozycji. Dziękuję, trzymam kciuki.